Dobry wieczór. Witam wszystkich na moim kanale Barwy Życia. Mam na imię Kasia. Mam nadzieję, że już większość z Was mnie zna. Dzisiaj miałam swój pierwszy dzień w pracy, tak zwany dzień próbny. To nie jest jeszcze początek mojej pracy, to jest dzień, w którym tak naprawdę muszę zobaczyć, czy to, co będę robiła w tej firmie, będzie mi się podobało. Niemcy uważają, że praca powinna przynosić przyjemność, a nie przymus. Chociaż wydaje mi się, że nie wiem, czy komuś sprawia przyjemność praca, wczesne wstawanie, 8 godzin spędzasz wśród ludzi, którzy czasami często na ciebie ze złośliwością patrzą, robią ci podgórkę i w ogóle różne rzeczy się zdarzają w firmach i muszę powiedzieć, że no nie zawsze jest to super spędzony czas. Czasami przychodzą różne stresy związane właśnie z daną pracą. Czasami sam stres przynosi również szef lub szefowa, w zależności od tego, kto zarządza, czy kierownik, czy pracownicy. Jeżeli ktoś jest kierownikiem jakiegoś działu, to często właśnie pracownicy przynoszą taki stres. No, ja do końca chyba się z tym chyba nie zgadzam. No dobra, ale bardzo często pytają się, gdy idziesz do pracy już swojej i pracujesz tam przynajmniej z 2-3 dni, to jeden czy drugi podejdzie i się zapyta, no i co przynosi ci ta praca przyjemność? I często nie wiadomo, co odpowiedzieć. Czy tak, czy nie? Czy lubisz to, co robisz? No dobra. Więc poszłam na ten dzień. Oczywiście zanim poszłam, było tonę przygotowań. Firma ta, tak jak mówiłam, zajmuje się metalami, więc trzeba było mieć obuwie robocze, trzeba było mieć ubranie robocze, czyli na ten jeden dzień firma tak naprawdę musi cię ubrać od góry do dołu. Niemcy bardzo, muszę przyznać, dbają o to, żeby była ta ochrona, więc pytają się o rozmiar twoich ubrań, twoich butów, przygotowują się jak na wesele, można tak powiedzieć, przygotowują się do wszystkiego. Pytają się, czy ta godzina będzie odpowiadała, czy ten dzień będzie odpowiadał. No dbają o najmniejsze szczegóły, muszę przyznać. No i oczywiście nie musisz być cały dzień. Oni ci proponują godzinę, o której możesz przyjść i o której możesz zakończyć tą pracę. Jeżeli powiesz, że chciałbyś wcześniej, możesz iść do domu wcześniej, możesz zacząć praktycznie o której chcesz. Wszystko zależy od tego, jak dysponujesz czasem, no i jak dysponuje oczywiście firma czasem. Bardzo często zdarza się również, mój kolega też miał taki dzień próbny, poszedł no i stwierdził, że jednak nie chce tam pracować, bo mu się tam wcale nie podoba i ludzie mu się nie podobają, czy się nie podobają, no nie odpowiadają mu po prostu, cała atmosfera mu nie odpowiada i on nie chce tam pracować. I wyobraźcie sobie, nie podpisuje tej umowy. I to był dopiero szok dla takiego pracodawcy, nie? Chciał się pokazać z jak najlepszej strony, a tu bum. Facet mówi, nie, ja do tej firmy nie przyjdę. Jakie są moje wrażenia?
no bo mówię ciągle o innych i mówię, muszę przyznać, że firma jest kompetentna. Osoby pracujące tam są również kompetentne, wiedzą co robią, na czym stoją, no dbają o szczegóły w pracy, dbają również o atmosferę, o to, żeby wszystko było na miejscu, żeby można było gdzie zjeść, napić się, o to, żeby była przerwa w ciągu pracy. Wiecie, na takim dniu oni pokazują się też z najlepszej strony. Oczywiście to na to też musicie brać poprawkę. Nie tylko my się chcemy pokazać z jak najlepszej strony, ale taki pracodawca to samo. Więc to idzie z obydwu stron. Więc i jedna i druga strona może popełnić jakąś gafę. No jesteśmy tylko ludźmi, więc popełniamy tak samo błędy, no i musimy później się z nimi mierzyć. No, na takiej zasadzie to wszystko wygląda. Więc otrzymałam obuwie, otrzymałam ubranie robocze, mogłam sobie wypić herbatę, kawę w czasie pracy, nie było z tym najmniejszego problemu. Jest normalne pomieszczenie, gdzie można sobie ją wypić, zjeść coś. Praca ta, muszę powiedzieć, jest dość wymagająca. No i pewnie błąd będzie kosztował kupę pieniędzy. Trzeba więc być ostrożnym, co się robi. Ma się do czynienia naprawdę z wieloma rzeczami, które kosztują krocie. No i jest totalna odpowiedzialność. No, nie oszukujmy się. Przy takich sprawach jest zawsze odpowiedzialność. Jeżeli zrobimy coś źle, czyli ja zrobię coś źle, źle wymierzę, źle zbadam, to po prostu firma będzie stratna. Czy ona to odczuje? Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, bo aż tak głęboko nie mogłam wejść, zagłębić się w te rachunki i w ogóle. Wszystko pokazane mi było pokrótce, nie za dużo, ponieważ wydaje mi się, że to dopiero przyjdzie z czasem. Nie miałam również dostępu do komputera. No, rozumiem to, każdy ma tam swoje rzeczy, system musi być, jak to mówią, kodowany, czyli każdy musi mieć swój numer, więc no trochę się dziwnie czułam, muszę przyznać, ale już to znam. W poprzedniej firmie również tak było, długo czekałam zanim dostałam takie kody, musiałam nadać również swój ten password, swój numer, no i na samą kartę wejściową też czekałam około tygodnia. No tutaj będzie identycznie. Trzeba się codziennie odbijać, ile godzin, ile to, ile tamto, kiedy się weszło, kiedy się wychodzi. Na szczęście nie trzeba się odbijać, kiedy idzie się na tak zwaną przerwę i kiedy się wraca również. Nie? W starej firmie było tak samo, można było iść, jeść, kiedy się chciało, kiedy miało się na to czas, a nie koniecznie, że o te jest przerwa i wszyscy idą. Nie, tak nie było w starej firmie i w tej tutaj tak samo nie jest. I chyba wiem dlaczego, powód jest prosty. Wszystko uzależnione jest od przyjazdu danej stali. Czyli
jeżeli na przykład przyjedzie jakaś stal i trzeba ją zbadać, to obojętnie, czy jest 10, czy 11, czy 12, no nie możesz sobie tak po prostu iść i coś zjeść, tylko trzeba poczekać, aż zrobi się tą analizę i wtedy idzie ten produkt dalej, bo jeżeli zatrzymamy taki towar, no przypuśćmy towar, to później są opóźnienia, firma pracuje na 3 zmiany, ja pracuję, będę pracowała, przepraszam, bo jeszcze tam nie zaczęłam, tylko na 1 zmianę, reszta produkcji pracuje na 3. No jest to dla mnie coś nowego, no nie oszukujmy się, w ogóle taki dzień próbny jest bardzo stresujący, chodzisz jak na szpilkach, nie wiesz co masz ze sobą zrobić, nie wiesz co masz powiedzieć, tym bardziej, że jeszcze w ogóle ten obszar metalurgiczny jest mi całkowicie nieznany. No, konkretnie nawet nie wiem, jak nazywają się te stale, które przychodzą. To wszystko trzeba się nauczyć, więc jest to dla mnie ogromne wyzwanie, muszę wam powiedzieć, ogromne wyzwanie, ale fajnie się znowu czegoś nowego dowiedzieć, nauczyć. Przeraża mnie ta odpowiedzialność. No, nie tylko za ludzi, ale za cały towar przychodzący. No niestety, tak to jest, że idzie to wszystko w parze, jeżeli masz lepsze zarobki, jest większa odpowiedzialność, wszystko położą ci na barkach, byle żeby nie odpowiadać za coś, za to masz płacone. No, taka jest prawda. Z tego, co mi opowiadano, w ogóle Niemcy przeżywają totalny kryzys. Tak w sumie troszeczkę mi ten szef naopowiadał, dlatego też jest mniej wszystkiego i produkcja jest bardziej luźna, nie ma takiego nawału jak kiedyś. Z tego co mi mówił, to 62 tysiące firm w samych Niemczech poddało się, po prostu zbankrutowali. I firmy zamknęły się. 62 tysiące firm. To jest bardzo dużo. I to były różne firmy, przeważnie właśnie takie, które zatrudniały powyżej 50 osób. Jak dla mnie, bardzo dużo ludzi potraciło pracę. No i z tym wzrosła liczba bezrobotnych. No. W samym Hamburgu przecież jest powyżej 7% ludności na bezrobociu. 7,9 chyba. I to też wzrosło z 2022 było mniej, a już w 2023 wzrosło o 0,7%, więc nie oszukujmy się, nic nie spada, tylko idzie do góry. No, tylko nie wiadomo, czy to jest właśnie powód taki, że firmy padają i ludzie są zwalniani, czy ludzie po prostu sami się zwalniają, żeby pójść na tak zwany socjal w Niemczech, który w 2000 roku obecnym wzrósł o 12%, więc muszę wam powiedzieć, że wynosi na dzień dzisiejszy 568 euro dla takiego kawalera czy panny. A jeżeli ktoś jest w związku, to chyba otrzymuje teraz 506 euro i potem już ta tabela idzie w dół, bo to już wszystko zależne jest, czy ma się dzieci, czy nie ma się dzieci, ile te dzieci mają lat. Na moje to też ma
duży wpływ na to, że jest tak ogromne bezrobocie. Fakt faktem, najniższa krajowa wzrosła do 12,41 euro i ma jeszcze wzrosnąć w tym roku o 41 centów, czyli najniższa krajowa wynosi, jeżeli się pracuje 40 godzin tygodniowo, miesięcznie dostajesz 2150 euro. Czy to jest dużo? No to nie jest dużo. To jest wszystko uzależnione od tego, jaką macie krankenkasę, czyli ubezpieczenie, jakie ona odprowadza, składki na rentę, na wypadki i zdrowotne. Wtedy jeszcze jest tak zwane od opiekuńcze, jeżeli na starość idziecie, możecie iść do takiego hajmu tak zwanego tutaj w Niemczech, od tego też są składki zabierane i na kościół są zabierane. Oj, dużo tego jest. I jeszcze zależy, jaką macie klasę podatkową. Dużo czynników się składa na waszą pensję, więc jeżeli jesteście na jedynce, to macie bardzo dużo zabierane. Najwięcej i chyba najwięcej właśnie Niemców jest na jedynce. No ci, co są w związkach małżeńskich, oczywiście dzielą się dzielą się tymi kosztami ponoszącymi właśnie od swoich pensji. No cóż, nie będę tutaj się rozgadywać, ale od tamtego roku, czyli od lipca 2023 do tego Burgergeld możecie również dalej się uczyć i dostajecie miesięcznie dodatkowo 75 euro do tego jeszcze, do tych 568 euro, 63 euro. Albo też 150 euro. To zależy, jaki będziecie robić zawód i na ile, przez ile lat. Wszystko to zależy od zawodu, od kwalifikacji w ogóle. Muszę przyznać, że to jest niezły układ. Uczysz się, dostajesz pieniądze na mieszkanie, dojazdy do szkoły ci opłacają, życie ci opłacają. I jeszcze dostajesz za to pieniądze, że się uczysz. No niesamowite. Czyli po prostu iść do szkoły bardziej się opłaca, aniżeli pracować. I chyba dlatego też duża część ludzi po prostu nie chce dalej pracować. No nie oszukujmy się, te 2150 euro to nie jest dużo, bo dostajesz na rękę około 1400 euro, mniej więcej, nie mogę powiedzieć dokładnie, bo to, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od klasy podatkowej, więc czy 1400 euro na chwilę obecną przy takich podwyżkach, przy takiej inflacji to jest dużo? Wydaje mi się, że nie, bo za same mieszkanie zapłaci się około 1000 euro i zostanie ci 400, więc co zrobisz z tym 400 euro? Kupisz bilet? Albo, nie wiem, jak masz samochód, to już w ogóle nie wyżyjesz. Po prostu sprzedaj samochód i lepiej siedzieć w domu. Nie iść do pracy, naprawdę. No, no co? No. Nie wiem. Wydaje mi się, że zarabiając na dzień dzisiejszy w Niemczech 2000 euro, to jest mało. Po prostu za mało na te koszty, które ciągle nam dorzucają, to wydaje mi się, to jest nic. Trzeba powyżej 2000 euro zarabiać, żeby normalnie żyć. No, nie wiem, no tak mi się bynajmniej wydaje, nie wiem, a co wy o tym myślicie? Czy
czy faktycznie to starcza, jeżeli płacisz 1000 euro na mieszkanie, a jeszcze trzeba jakieś rachunki pozapłacać, jak masz samochód, benzynę trzeba kupić, ubezpieczenie za samochód trzeba zapłacić, jak masz dzieci, oczywiście no dostajesz dodatkowe pieniądze, no to jest inna sprawa, ale to nie są też jakieś przeogromne pieniądze, żeby można było, nie wiem, mieszkanie kupić. No tak to nie wygląda. No. Ale się rozgadałam, co? Miało być o moim próbnym dniu, a skończyło się na Burgergeld i na socjalach tak zwanych. Ale to wszystko ze sobą idzie, to wszystko jest ze sobą powiązane, praca pracą. A nie wspomniałam wam jeszcze, taki próbny dzień jest płatny w Niemczech. Płacone masz za godzinę, za tą godzinę, którą przychodzisz i spędzasz w tej pracy. Więc nie jest aż tak źle. Ten swój czas poświęcony po prostu jest tobie oddany w pieniążkach. W sumie dobrze, nawet dobrze. Tak mi się bynajmniej wydaje. No, więc próbny dzień poszedł na tak. Jestem z uśmiechem na twarzy, chociaż trochę z przerażeniem w oczach, ale myślę, że dam radę, co? Trzeba dać radę, no co? Chyba, że się rozmyślę tak jak mój kolega i powiem, a jednak nie. Mam jeszcze wybór, oczywiście. Tak to jest. No, to już wiecie, jak wygląda dzień próbny. Pracodawcy są wtedy tacy, super, wszyscy są ach i och i ach, chcą naprawdę, żeby wypaść stuprocentowo dobrze. No. Ale nie tylko oni, bo my tak samo jako pracownicy, tylko oni jakoś to inaczej, z innej strony na to patrzą, ponieważ jako pracownik to jestem podwójnie zestresowana, i czasami po prostu zapomina się języka w buzi. No, tak to wygląda. A przy okazji możecie mi postawić wirtualną kawkę, chętnie się napiję z wami, będzie mi niezmiernie miło. Link znajdziecie w opisie filmiku. No, do następnego razu. Piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Ja bardzo chętnie odpowiem. Może nagram po prostu odcinek tak zwany Q&A, pytania i odpowiedzi. Piszcie pytania, a ja nagram odcinek z odpowiedziami i będziemy kwita. I będziemy wszystko wiedzieć i wy, i ja. No. To do następnego odcineczka, moi drodzy. Dzisiaj tak jakoś... teoretycznie, ale jak to inaczej wam tu miałabym powiedzieć? No nie da się, nie da się. Cześć, do miłego, do następnego.